Czy takie oto PlayStation 5 może być kosztem uzyskania przychodu w firmie? Tak jak najbardziej. Takie PlayStation z tą z grą FIFA 2023 i jeszcze dodatkowo grą Dziedzictwo Hogwartu, jak najbardziej można wrzucić sobie w koszty i odliczyć od tego podatek VAT. Jeżeli oczywiście ładnie tutaj potrafimy uzasadnić zakup takiego urządzenia. Może to być nawet dla polepszenia atmosfery w firmie, bo wiadomo, zadowolony pracownik, to jest wydajny pracownik, co z kolei tutaj ma przełożenie na zwiększenie przychodów w firmie. A ja z kolei też to kupiłem dla czystej radości odliczenia podatku VAT od tej faktury wystawionej na tą konsolę i także nakręcania o tym filmiku. Czy chcecie wiedzieć więcej na temat możliwych nietypowych kosztów uzyskania przychodu w firmie? Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie oczywiście suba, a w komentarzu dajcie propozycję, co jeszcze byśmy mogli sobie tutaj wrzucić w koszty. I tyle. Pozdrawiam.